numer 466, jest to druk autorstwa zarządu. Paragraf 1. Do listy zadań powierzonych z zakresu budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2013 dopisuje się kolejne zadania do realizacji w 2013. Te zadania wszystkie dotyczą oświetlenia na terenie dzielnicy. Po rozstrzygnięciu przetargu, Szanowni Państwo, pozostało nam z tych 200 tysięcy, które przeznaczyliśmy na oświetlenie, aż 73 655 zł. Nie ma już możliwości zrobienia z tych pieniędzy w procesie projektu i buduj, czyli nowych zadań, ponieważ nie zdąży, zresztą dyrektor Cebula wyraźnie powiedział, nie wprowadzi w ogóle takich zadań, ponieważ ledwo można w ciągu roku zdążyć z takim zadaniem, a co dopiero teraz od czerwca. Przyznam szczerze, jedyne co udało się wymyślić razem z panem inspektorem z Egiptu, z panem Dudzińskim, to było właśnie wymiana słupów, które jego zdaniem zagrażają już bezpieczeństwu, są stare, jak i również wymiana lamp, jednych z najstarszych dzielnicy słabych lamp, które zaproponowałem, aby powoli wymieniać już na oprawę typu LED energooszczędne, bo taka zresztą jest w ogóle decyzja Rady Miasta, żeby powoli na takie lampy przechodzić. I macie Państwo tą listę, ta lista jest zaproponowana przez inspektora z Egiptu. Ja sobie pozwoliłem samemu kilka, że tak powiem, poświęcić godzin na to, żeby to przeanalizować. Pierwsza pozycja jest tak naprawdę pozycją na prośbę mieszkańców, która wpłynęła kilka miesięcy temu, ale już po naszej uchwale, dlatego że to nie znalazłem w uchwale i nie wymaga dokumentacji, mówiąc wprost, tam słupy już są. Jedyne co jest różni, że zasilanie musimy to odciągnięte. Wszystkie inne, tak jak widzicie, to wymiana opraw i słupów. I to tyle. Kto z Państwa rozumie, że Krzysiek ma głos i ktoś? Pierwsze pytanie, bo nie widzę, że tutaj głównie te oprawy typu wieszamy na prostych ulicach, gdzie te lampy mają mniejszą moc, a no dużo bardziej rentowna jest taka wymiana w przypadku lamp, które mają większą moc, dlatego że tu różnica w cenie pomiędzy lampą, powiedzmy tam 200-watową a 150-watową jest bardzo się minimalna, oszczędności są proporcjonalne tam do jakości, co do mocy. I generalnie wszystkie miasta zaczynają wymiany od tych największych ulic, bo dzięki temu ta lampa, która kosztuje powiedzmy 4-5 razy więcej niż normalna lampa, no jest, ma szansę na rzut w ciągu 5-6 lat. A tutaj robimy coś zupełnie odwrotnego. To jest pierwsza moja wątpliwość, czemu w tym kierunku poszliśmy. Nawet jeżeli tam jest potrzebna wymiana opraw, to czemu nie można na przykład tradycyjnych opraw tam dać, a te LED-owe nawet w głównych drogach, zresztą to też kwestia estetycznego miałoby, byłoby rozsądne, bo w głównych drogach to są często miejsca reprezentacyjne, więc no, tu pytanie o aspekt ekonomiczny, czemu w bocznych drogach, nie w głównych, gdzie jest dobre bezpieczeństwo takich inwestycji. Tu drugie pytanie właśnie o kwestie tych i trzecie pytanie, poprosiłbym o omówienie każdej tych pozycji, czemu ona ma służyć, bo no, nie znam tych pozycji, te pozycje się pojawiły niedawno, uchwały dostaliśmy 15 minut przed sesją. Ja próbowałem tę uchwałę uzyskać, bo byłem akurat na przyszłym radą zarządu i próbowałem od czwartku uzyskać ten projekt uchwały. No niestety dopiero dostaliśmy 15 minut przed sesją, a wydaje mi się, że jednak wydaje tam 70 paru tysięcy złotych. No, powinno jednak, radni powinni mieć trochę więcej czasu, żeby się zapoznać z projektami, które mają dosyć istotne skutki, niż 15 minut przed sesją do głosowania, do dostania projektu uchwały po 20-30 minut. I rozumiem, że czasami się tak sprecyzowali, ale to jest standardowa praktyka, że dostajemy prawne projekty uchwały krótką chwilę przed sesją. Wydaje mi się, taka praktyka nie w porządku. Ja mam takie pytanie, bo tutaj piszemy o wymianie na przykład opraw starego typu na najwyższe typu LED. Mam takie pytanie, czy w tych wymianach jest wymiana na przykład wysięgników, czy są opraw pasujące? Tu jest gdzieś napisane, który z wysięgników, też tam jest. Czyli nie trzeba, a nie trzeba nic projektować w zasilaniu? Nie. Wszystko będzie w porządku? Tak. Okay. Jeszcze pytanie na Julia. Tyle pytań, co właściwie po części odpowiedź do pytania Krzysztofa. Po pierwsze, przewodniczący uzasadnił, dlaczego ta uchwała jest dzisiaj, a nie przy innej okazji. Uzasadnił kwotę, co się z nią stanie, jeśli nie podejmiemy sensownej decyzji. I również uzasadnił, jak została ta decyzja podejmowana krok po kroku, z kim i dlaczego. Jeśli jest to niewystarczające uzasadnienie, wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią na to jest po prostu głosowanie, jeśli coś się nie podoba. Tak.
Tak, Łukasz Filip, ja się myślę, że licząc tutaj, to jest 14 właśnie przy głównych ulicach, bo ulica Olszanicka i ulica Zakamycze to raczej są dużo drogi, które uchodzą za główne. Natomiast można by się było ewentualnie stanę prawdopodobnie skargi, ale myślę, że w takim porównaniu to raczej robimy zdecydowaną większość przy prawda, lapach, które mają sporo mocy, są przy głównych drogach. Dziękuję sobie. Więc myślę, że to jest taki zarzut troszkę nietrafiony. Ja powiem może trochę Krzysztofowi. Zgoda, jest to uchwała z cyklu uchwał, które się niestety zdarzają w tej kadencji wyjątkowo często, to znaczy było ich kilka, dosyć szybko i w ostatniej chwili, to prawda. Natomiast proszę Państwa, zarząd miał wybór, albo podjąć tą, przygotować projekt uchwały, albo 73 tysiące zwrócić do budżetu miasta, ponieważ żadne inne zadania nowe nie wejdą, a jeżeli nie będzie, bo ja początkowo myślałem, nawet dzwoniąc do przewodniczącej Komisji Infrastruktury, że może komisja się tym zajmie na spokojnie. Szanowni Państwo, jeżeli nie wejdzie to do przetargu teraz, jeszcze w czerwcu, nie będzie już kolejnego przetargu nawet na te wymiany. To jest ostatni. Ja nie potrafię powiedzieć, czy ono jest na piśmie, czy nie. Wszystkie przetargi i podpisanie umów według polecenia Pana Prezydenta mają nastąpić do końca czerwca. Po 1 lipca Pan Prezydent nie przyjmuje nowych umów i nowych przetargów. Mówiąc wprost, jednostki miejskie nie będą ich realizowały. Nie mam tego na piśmie, ale to zarząd wie. Zarząd akurat nie ma w swoim składzie radnego miejskiego, dzięki czemu wiemy, co się dzieje w mieście i w finansach. To raz. Dwa. Pan inspektor Dudziński, powiem może to zabrzmi dla Państwa śmiesznie, ale wydaje mi się, że to jest ważne, ponieważ nasze przygotowanie merytoryczne z zakresu akurat nie tak wąskiej specjalizacji, jak wymiana oświetlenia, w ogóle realizacja z punktu widzenia i projektowania jest przy nim, sądzę, że dosyć słabą wiedzę mamy. I też musi być zaufanie do inspektora, który z nami współpracuje od wielu lat i z którym świetnie się układa współpraca i nigdy jeszcze nie spowodował żadnej sytuacji, w której byśmy się wstydzili jako radni. To też ma duże znaczenie. Dlaczego zarząd tak podjął? Chcemy wydać te pieniądze na oświetlenie, mówiąc wprost, nazwijmy to modernizację oświetlenia w dzielnicy. To jest jedyna możliwość wydania tych pieniędzy, a zarazem dlaczego nam na tym zależy, bo oczywiście można by powiedzieć, że to fajnie, bo spłacimy dług miasta Krakowa. Zależy nam na utrzymaniu poziomu inwestycji na poziomie 35% w dzielnicy. Strata 70 tysięcy w dzielnicy to będzie bardzo poważne reperkusje miało na koniec roku przy rozmowach ze skarbnikiem czy z radnymi miejskimi, chociażby o ubieganie się o zwiększenie priorytetów czy czegokolwiek. No niestety, ale tutaj też trzeba się poruszać troszeczkę, nazwijmy to, dyplomatycznie pomiędzy tymi zadaniami. Proszę bardzo. Po pierwsze, jedynie uzyskaliśmy informację, kto wymyślił te zadania, a nie czemu ma to służyć. A już odpowiem. Posłużyć ma oświetlanie. No tak. Przepraszam, że nie powiedziałem. Taka na natury generalnej uwaga, skoro uchwała została przygotowana we czwartek, czemu dostajemy 15 minut przed sesją? Nie rozumiem tego, bo to jest moim zdaniem. No bo się trzeba spieszyć, no to się nie akurat ten projekt uchwały był wczoraj w skrytkach już. Szanowni Państwo, przepraszam bardzo. Projekty uchwał składane krócej niż 10 dni przed sesją wprowadzamy na sesji i głosujemy ich wprowadzenie. Ktoś jeszcze chce odnośnie projektu uchwały? Proszę panu. Chciałbym tutaj poprawkę wnieść, ponieważ już od jakiegoś czasu mieszkańcy i rodzice wnioskują o wymianę tego słupa na terenie szkoły przy boisku. On, jak byliśmy wtedy na wizji lokalnej, zagraża tam jednak rzeczywiście tych dzieciaków. Więc w pozycji 8 bym chciał tutaj dopisać wymiana jednej sztuki słupu. Czy słucha, nie wiem, to już... Jeżeli mogę zaproponować, są w pozycji 7, dlatego że może być 7. Pozycja, a 7 nie się przesunie na 8, bo 7 całej nie zrealizujemy, braknie pieniędzy. Czyli ja proszę taką poprawkę. Już jest napisane. Proszę. To jest do 7 punktu. Tylko 7 punkt. Napisałem już. Imię. Zobaczymy, jeżeli nie pomienią, wyleci nam. Ktoś z Państwa jeszcze chce... Sprawy projektu uchwały. Proszę Państwa, głosujemy poprawkę autorstwa radnego Pawła Kowalskiego. W pozycji 7 dopisuje się wymiana jednej sztuki słupa na terenie szkoły nr 20 przy wojsku. Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Pawła Kowalskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
kurczę. Dziękuję. Głosujemy w uchwałę. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.